Trzy poziomy słuchania, które warto, żebyś sobie przyswoił, szczególnie w relacji z, drugim, z drugą osobą, z partnerem twoim, życiowym na przykład, bo to też ci bardzo pomoże. No i oczywiście w rozmowach z klientem. Trzy poziomy słuchania. Pierwszy poziom słuchania polega na tym, że filtrujesz to, co ktoś mówi, ale myślisz tylko o tym, co sam zaraz powiesz. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli jesteś na rozmowie z klientem i klient ci opowiada o czymś, to ty tutaj to wpuszczasz, a tutaj ci to wylatuje. I w ogóle tego nie zapamiętujesz, w ogóle tego nie przetwarzasz, nie zaczynasz się nad tym zastanawiać, tylko myślisz o tym, co zostawiłeś w domu, co cię jeszcze czeka po pracy, albo kto dzisiaj gra mecz wieczorem w telewizji, albo masę innych tematów, które nie są w żaden sposób związane z istotą sprawy. Powiedzcie mi, czy zdarza wam się w ten sposób słuchać klientów, czy drugą stronę, że rozmawiamy, ale tak naprawdę się nie słyszymy, bo powiem wam, że mi się to często zdarzało, od momentu jak zacząłem to świadomie w sobie wypracowywać. Dajcie mi sygnał, napiszcie tak, czy takie sytuacje u was się zdarzają w życiu, że gadacie z kimś, ale tak naprawdę no, nie słyszycie tego, co on mówi i gdzieś tam się wyłączacie. A ja sobie wezmę łyka mojego magicznego napoju. Niestety tak, mówi Bartek. Agnieszka, siur. Teatr jednego aktora. Zależy jaki klient. Szczególnie u wygadanych osób. No właśnie, coś w tym jest. Dzisiaj zdradzisz, co pijesz. Wiesz co? Dzisiaj piję akurat Tymbarka. Tymbark jabłko mięta. Bez domieszki alkoholu. Co ważne, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień. Szczególnie wygadanych osób, tak, o tym miałem powiedzieć. Wygadane osoby mają tendencję do rozwlekania się, do opowiadania, a my po prostu wyciszamy się, wyłączamy i przestajemy ich słuchać. Ja mam tak, że słucham, ale chcę też troszeczkę coś powiedzieć, bo boję się, że zapomnę. No tak, Karolina, jest na to strategia, musisz sobie po prostu zapisywać to, co chcesz powiedzieć. Ja często to stosuję na rozmowie z klientem, kiedy jestem w jego biurze, rozmawiamy, on coś mówi, ja nie chcę mu przerywać, chcę, żeby swobodnie sobie ze swoją wypowiedzią płynął, natomiast ja sobie zapisuję to, co chciałbym mu w danym momencie po jego wypowiedzi powiedzieć. Pokaż kapsel. No nie pokazuję. To nie można pokazywać. To jest reklama, to będzie, wiesz, zabronione, to pójdzie do internetu, do mediów i jeszcze będę miał karę. Okej. Robię notatki. Dokładnie tak. Ja mam podobny sposób. To jest pierwszy poziom słuchania. Proponuję, żebyście stosowali sobie na początek drugi poziom słuchania, czyli poziom skupienia, czyli twoja uwaga skupia się na tym, co mówi klient i nie myślisz o tym, co za chwilę odpowiesz. Czyli jesteś w 100% sfokusowany na kliencie, patrzysz na niego, obserwujesz, słuchasz i autentycznie słuchasz tego, co on mówi i chcesz go usłyszeć. Odrzucasz wszystkie inne myśli o tym, jak pomalować sufit w domu, czy już warto zmienić koła w samochodzie i o tym, jaką będziesz miał prowizję z tej transakcji. Wszystko zostawiasz z tyłu. Liczy się tylko klient i ty. I tylko to jest ważne. I słuchając w ten sposób klienta, on to zobaczy, on naprawdę to poczuje, a jak to poczuje, to uwierz mi, bardzo bliska droga do fajnej, głębokiej relacji. Z prostego powodu, mało ludzi nas w ten sposób słucha. Mało ludzi autentycznie przykłada uwagę do nas, do tego, kim jesteśmy, jakim jesteśmy osobami. Mało ludzi chce nas naprawdę zrozumieć, dlaczego mówimy to, co mówimy. A więc dając to klientowi, dając mu tą uwagę, dając mu swój czas, dajesz mu najcenniejsze rzeczy, jakie dzisiaj możesz dać drugiej osobie, czyli uwagę i czas. Na trzecim poziomie słuchania słuchasz tego, co klient mówi, ale myślisz troszeczkę ponad tym. Czyli myślisz, dlaczego tobie akurat o tym mówi. Dlaczego tobie, a nie komuś innemu? Jeśli klient mówi, panie Karolu, coś panu powiem, nigdy tego nikomu nie mówiłem, ale panu powiem, to ja już zaczynam się zastanawiać, dlaczego akurat mi teraz o tym mówi. Co sprawiło, że tak bardzo mi zaufał, że chce się przede mną otworzyć? Dlaczego mówi dzisiaj tak, a nie inaczej? Dlaczego dzisiaj jest taki smutny, czy taki entuzjastyczny, a wcześniej był zupełnie inny? Co się mogło wydarzyć w jego życiu, że dzisiaj się tak zachowuje, a nie inaczej? Czemu używa takich słów, a nie innych? Czemu kiedyś był bardzo spokojny na rozmowie ze mną, a dzisiaj tak mocno przeklina? A więc zaczynam się zastanawiać, co takiego się wydarzyło
że on jest taką osobą na spotkaniu dzisiaj, a nie inną. I słucham go dalej autentycznie i szczerze, z uwagą, natomiast dodatkowo zastanawiam się nad tym, analizuję jego mowę ciała, jego gesty, to jak siedzi, to jak się zachowuje, to jak mówi, jak intonuje, jaką ma barwę głosu, jakie ma tempo wypowiedzi. Wszystko ma dla mnie znaczenie. A więc słucham go naprawdę bardzo, bardzo głęboko na takim trzecim poziomie zrozumienia. I ten trzeci poziom zrozumienia, no on jest... naprawdę może uczynić cuda i może sprawić, że twój klient no, zdecydowanie się zaduży, można by powiedzieć, w rozmowie z tobą, bo będzie miał takie poczucie, że nadajecie na jednej fali i ty jesteś osobą, która autentycznie chce dla niego dobrze. Teraz ja...